Znajdując się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, warto, kiedy zwiedzają Państwo sekcję obozową, zwrócić uwagę na jeden wyjątkowy eksponat. Jest to maska pośmiertna błogosławionego Stefana Wincentego Frolichowskiego. Zimą 1945 roku, a dokładnie 23 lutego 1945 roku, w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau umiera ksiądz Stefan Wincenty Frolichowski. Był na tyle wyjątkową postacią w obozie, że wszyscy więźniowie uważali jego czyny już wówczas, wtedy w Dachau, za niemal święte. Dlatego postanowiono zebrać relikwie, a także wykonać maskę pośmiertną i zebrać materiał dokumentacyjny w postaci wspomnień o Wincentym Frolichowskim. Gipsowa maska została wykonana potajemnie w Kostnicy przez współwięźnia Stanisława Bieńkę, który przed wojną studiował medycynę, a później pracował w obozie koncentracyjnym w Dachau właśnie w Kostnicy. Następnie została ona zabrana przez kapłanów polskich. Prawdopodobnie była ona zakopana na terenie obozu. Po wyzwoleniu księża ją wydobyli i przekazali matce, która oczekiwała powrotu syna. Relikwie, które pozyskano wówczas z Dachau, między innymi z palca serdecznego, zostały ukryte w oryginalnej masce gipsowej, która jest w tym momencie przechowywana w Toruniu. W Muzeum II Wojny Światowej znajduje się kopia tej maski, wykonana oczywiście z oryginału przez Stanisława Bieńkę, podarowana Muzeum II Wojny Światowej przez rodzinę. Dzisiaj Stefan Wincenty Frolichowski jest chyba najbardziej znany jako patron harcerzy polskich.